5, 4, 3, 2, 1 i starty. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na trasie. Od 24 lat z małą przerwą w kościeleckich Dąbrowicach Starych organizowane są zawody w wyścigach terenowych. Tego roku po poluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią do zawodów zgłosiło się 68 zawodników. Uczestnicy wyścigów wystartowali w trzech kategoriach. Bieg Nordic Walking na 4 km, wyścig MTB na dystansie 20 km i chyba najbardziej widowiskowej kategorii cross duatlonie, gdzie zawodnicy mieli do przebiegnięcia 4 km, następnie przejechanie rowerem dystansu 20 km i przebiegnięcie jeszcze 2 km. A to wszystko przez leśne dukty, co nie jest łatwym zadaniem. Jak mówili uczestnicy wyścigów, na trasie sporo jest piaszczystych wzniesień, co sprawia, że zawodnicy muszą być doskonale przygotowani pod względem kondycyjnym. Gospodarzami imprezy byli Nadleśnictwo Koło i gmina Kościelec.